Hej, hej. Tu mistyczka z horoskopem dla byków na listopad 2019. Wiesz co, byku? Weź sobie do serca słowa Ryszardy Hanin, która kiedyś powiedziała, że w radio nic nie brzmi tak fałszywie jak autentyczne dźwięki. Eee, nie kłam. Nie matacz. Ma Wiesz co, tuż przed przystąpieniem do tego rozkładu. Za chwilę będziemy robić rozkład. Wpadła mi książka w rękę. I tylko to jedno zdanie. I ono jest ważne dla Ciebie pamiętaj nie kłam. Pamiętaj o, o prawie karmy. Pamiętaj o tym, co jeszcze w uśpieniu może pozostawać. I. Pamiętaj o tym, że wszystko do ciebie wróci, wszystko. Wyślesz dobro, wróci do ciebie dobro, wyślesz zło, wróci i zło to w dodatku zawsze wraca z siłą zwielokrotnioną, nie? Mówi się o zwielokrotnieniu nawet razy 40. Nie strasznie, nie. Ale etyka, etyka, etyka. Jeszcze raz etyka. Teraz mi się zarymuje, bo jest tak nieodparta logika i etyka, nie? Etyka, nieodparta logika. Nie. Jeszcze, jak będziesz bazować tylko na, na tej logice, to, to jest takie... Yy, usłyszałam tutaj wyżycie się, nie? Że, że będziesz tak wyżywał, wyżywał własnowolnie. Nic nie widzę, teraz nic nie słyszę, kompletnie. Jestem totalnie zablokowana. Rzadko mi się to zdarza, bardzo rzadko. W przypadku teraz byka jestem totalnie zablokowana. Totalnie. Naprawdę, totalnie. Yy, jakiś taki ciężar związany, ale, ale z kolei strasznie mi się ciężko oddycha, tak po prostu czuję, że że, że, mm, że twój umysł cię na manowce sprowadza wiesz, że stąpasz taką ścieżką y, wnioskowania wiedzy nieprawdziwej o, tak, tak, tak ci powiem męczy mnie to bardzo robię rozkład wybaczcie jest jak jest Ty w listopadzie. Ty w listopadzie. Twoja energetyka. Karty pokażcie. Co dla byków w listopadzie. Twoja energetyka. Jak to wyglądać będzie w listopadzie dla Was? Odwrócony papież. Odwrócony kapłan. Tak właśnie przeczuwałam. Papież kapłan, który jest sygnifika sygnifikatorem nauczyciela autorytetu, guru, człowieka. Y o wartościach jakichś tradycyjnych bądź, bądź nie, ale w pozycji prostej on samia wszelkie wartości etyczne. Co powiedziałam? Etyka, etyka, etyka. Papież się odwraca, zobaczcie. Strasznie mocno to czuję. Strasznie mocno to czuję. Strasznie. To jest bardzo bolesne, wiecie? Aż taka siła, która mnie po prostu rozpiera od środka. Strasznie bolesna energia. Ja was nie straszę, po prostu uważajcie, tak? Postępujcie w tym miesiącu etycznie. Na pierwszym miejscu jest przestroga od tej karty. To jest bardzo dobra karta, tak naprawdę, bo wiecie co pokazuje Wam, żeby, żeby nie mataczyć, żeby nie iść krótszą drogą, byczki kochane. Nie idźcie krótszą drogą. Naprawdę proszę Was, nie idźcie w listopadzie krótszą drogą, drogą na skróty. Yy, bądźcie szczerzy. Bo tu jest energia, to jest energia mataczenia, kłamstwa, to jest wasza energia i to jesteście wy. Wy w odwróconym papierzu niestety będziecie mieć tutaj skłonność pójścia gdzieś na skróty, tak? I karta przestrzega, nie róbcie tego, bo nie musicie, zawsze jest wybór, zawsze jest, słuchajcie, wybór między dobrym a złem, nawet jeżeli to dobro wiąże się z wyznaniem jakiejś prawdy, bo tu być może trzeba będzie wyznać jakąś prawdę. Yy, zrezygnujcie też z zemsty, jeżeli ktoś chce się zemścić z was na kimś, nie? Nie, nie róbcie tego. Bardzo Was proszę, nie róbcie tego. Mówię, to jest ostrzeżenie od kart. Wy zawsze robicie to, co chcecie, nie? To jest jakby logiczne. Yy, słuchajcie, tu jest, tu jest tak. Yy, tu jest taka osoba na tej karcie pokazana w odwróceniu która no po prostu nie jest szczera, mija się z prawdą dosyć mocno. Yy... Zawziętość i upór jest tu pokazany. Nie Niesamowity zawziętość i upór. Dążenie do celu po trupach. Moglibyście zapytać, a skąd kobieto, wiesz... Że mój cel nie jest jakiś szczytny, piękny, wzniosły, i, i, i po prostu yy, ta moja prawda nie jest prawdą najwyższą. I przynajmniej z mojego punktu widzenia coś jest dobre i szczere. Ta karta mi pokazuje słuchaj, że nie. A poza tym ja strasznie to mocno czuję. Wiem, że nie. Że po prostu nie. I to macie tak, słuchajcie. I jest druga opcja, lajtowa bardziej bo siłą rzeczy nie wszystkie byki będą w, 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 takim, w takiej energii zakłamania, uporu czy zawziętości. Ta wersja lightowa, mam nadzieję, że dla większości byków, mam szczerą nadzieję, że tak będzie, to jest tylko trwanie w rutynie i nic więcej, bo ta karta to może być też trwanie w rutynie, nie? Życia codziennego. I wtedy okej, okay. to się akurat zdarza każdemu i zawsze, Niebezpieczeństwo jest takie, że może być tylko taka kwestia niedostrzegania jakiejś nowości, nie? jakie się pojawiają. I tu byczki mogą po prostu nie umieć znaleźć jakiegoś właściwego sposobu na wcielenie w życie swoich przekonań. Tak? I masz tu powiedziane, byczku, tak. W miesiącu listopadzie zastanów się nad rezygnacją z niektórych rutynowych zwyczajów. I wypróbuj coś nowego, tak? I wypróbuj coś nowego. No więc może wcale nie będzie tak źle, i mam nadzieję, że większość będzie miała tylko problem z jakąś rutyną, i tyle. Mam taką nadzieję. Wpływy z otoczenia, nie tu, inną wezmę talię, bo tu miałam, gdzie ja mam tą talię w ogóle? Słuchajcie, nie ja w ogóle dzisiaj jestem tak rozkojarzona. Sorry. Dobrze. Wpływy z otoczenia. Wpływy z otoczenia. Zobaczmy, jakie są dla byczków w miesiącu, listopadzie wpływy z otoczenia. Wpływy z otoczenia. Odwrócony rycerz buław. Kłótnie, agresja w kontaktach z ludźmi. Poszukiwanie okazji do walki. Rycerz buław w pozycji prostej. No to jest to byłaby dobra energia. Wtedy bym powiedziała, że dużo dynamiki w otoczeniu i z otoczenia przyjacielska, taka, taka, taka energia, że można liczyć na pomoc kogoś, nie? Czy przeżyć jakąś przygodę? Dużo entuzjazmu. Nie. Przy tym uporze Twoim i zawziętości pokazuje się odwrócony rycerz była w otoczeniu. Odwrócony rycerz buław zawsze zwiastuje energię. Yy, która podnosi ciśnienie, nie? I, to, yy, I tobie, i otoczeniu, widzę, obopólnie. I to jest kompletnie niepotrzebne w tym miesiącu. Kompletnie niepotrzebne, a jest takie ryzyko, tu widzę, tak? Właśnie kłótni, jakiejś agresji, przeforsowania za wszelką cenę, takie właśnie chodzenie, takie pójście na skróty po trupach, taka energia. Również otoczeniu, również otoczeniu. Ja mam wrażenie, że wy wyzwalacie taką energię i ta energia yy, wraca do was, jak bumerang, nie? Tu jest taki... Yy, naczynia połączone tu widzę, naczynia połączone po prostu. Jeszcze chciałam doprecyzować tego odwróconego rycerza Buław. O co te kłótnie i agresje w kontaktach z ludźmi, tak? Czego one tutaj będą dotyczyły przede wszystkim, przede wszystkim. Pieniędz. Panna tą samą miała. szóstka denarów. Kłótnie będą o pieniądze, tak, o pieniądze, o utrzymanie bezpieczeństwa finansowego. Przy odwróconym papieżu, karcie rozwodu, to również, no tak, panna miała podobny układ. Może byki z pannami się rozwodzą, albo panny z bykami, wszystko jedno. Rozstania i tak dalej, bo co tutaj widać, walka o pieniądze, o. o yy, o kwestię wzajemności, tak? O kwestię wzajemności. Odwrócony papież to też taki właśnie. Tu jest rozwiązanie też małżeństwa, często, nie? W takiej karcie tutaj w listopadzie jesteście. Yy, aczkolwiek tu jest jeszcze sprawa jakby odroczona na później, bo tutaj będzie jeszcze kwestia podziału pieniędzy, nie? W kolejnych miesiącach. Ale może decyzja zapadnie, ale tu widzę strasznie dużo kłótni i agresji związanej właśnie. Z pieniędzmi, z utrzymaniem swojego statusu finansowego. No, jest jak jest. Dla innej grupy byków to po prostu niedostrzeganie nowości może doprowadzić do tego, że otoczenie zobaczy Waszą niechęć do współpracy i zablokuje Wam tutaj jakiś awans czy podwyżkę. Bierzcie to pod uwagę, dobrze? Cel sprawy kluczowe w listopadzie: byczki, kochamy. Cel sprawy kluczowe w listopadzie. Byczuł się byczulinki, cel sprawy kluczowej w listopadzie, zobaczmy. Cięż, ciężkie energie strasznie. Panna też to miała, tylko strasznie podobne czytanie do panien. Na innej pozycji panna to miała, chyba w szansach i możliwościach. Wy to macie, byki, w sprawach kluczowych w listopadzie, czyli macie walczyć o swoje szczęście, tak, krótko mówiąc. Macie się koncentrować na swoim dobrobycie, również tym dobrobycie finansowym. Ja myślę, że sprawą kluczową właśnie będzie... Dobrobyt finansowy, ale przy tym uporze i zawziętości, to ta karta ostrzega, żeby też widzieć inne rzeczy, tak? Nie tylko pieniądze. Żeby przede wszystkim dostrzec tutaj drugiego człowieka, nie? Drugiego człowieka. Yy, bo będziecie się koncentrować na swoim szczęściu, własnym wspomijaniem szczęścia innych, nie? To będziecie robić w listopadzie, i teraz czy dobrze, czy źle, no ja widzę, że trzeba by wziąć pod uwagę kwestię wzajemności, równego podziału i równego traktowania wszystkich stron zaangażowanych w sprawę. Bo jeżeli tylko skoncentrujecie się na sobie, a tu widać w tych dwóch kartach koncentrację na sobie, to przegapicie albo jakąś sytuację finansową w pracy, albo generalnie tutaj może być także ta czterolistna koniczynka, która symbolizuje zwykle pomyślność i dobry los. Może być jak przemysł gier hazardowych, wiesz? Wydaje ci się, że coś wygrałeś, a tak naprawdę przegrałeś, nie? O co tutaj chodzi? To jest strefa koncentracji, to ma być twój cel listopadowy, czyli przede wszystkim koncentruj się tutaj na jakimś awansie, tak? Po prostu pracuj więcej, pracuj nad swoim sukcesem, przyjmuj do siebie, wyjdź z tego stanu, czyli przyjmuj do siebie jakąś. Perspektywę nowości. Rozwijaj się przede wszystkim. Rozwijaj się, bo tutaj jest brak rozwoju, a ta karta mówi: rozwijaj się. <laughs> rozwijaj się, tak? Chcesz więcej pieniędzy, to rozwijaj się. Bądź bardziej efektywny. Pracuj na ten sukces. Druga opcja jest taka, że po prostu. Tutaj trzeba się, to znaczy trzeba, nie trzeba. Ja widzę, że ty bardzo będziesz się koncentrował, koncentrowała na zwycięskiej sytuacji. Ta zwycięska sytuacja może dotyczyć właśnie aspektu pieniędzy, bądź wygrania tych pieniędzy w, w, w sądzie. To jest taka rzecz pokazana. I druga rzecz jest taka, że twoim celem, będzie przede wszystkim powiększanie stanu konta, tak? Tutaj to wyraźnie widać, bo tu nie ma aspektów niestety jakichś miłosnych, czy, 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 nie, 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 nie. Ty też liczysz na, na jakiś rodzaj szczęścia, na szczęśliwy obrót spraw w kwestii pieniędzy. Czy tak się stanie? No to zobaczymy dalej, co karty pokażą. Przeszkody i blokady w miesiącu listopadzie. Przeszkody i blokady. To jest Twój strach przed zmianami, powstrzymywanie transformacji. Generalnie wciąż i wciąż byk tutaj się trzyma, tu nie lubi nowości, tu się kurczowo trzyma przeszłości, starych przekonań. Nie chce czegoś zaś uśmiercić. To znaczy widać, że z jednej strony już chce, a z drugiej tutaj jeszcze jest jakiś rodzaj takiej jego nieuleczalnej choroby myśli, czyli czegoś, co nazwałabym z jednej strony utratą nadziei w sens, w sens przedsięwzięcia. Lęk przed gruntowną zmianą, i jednocześnie, taki wiesz, to, co jest w blokadzie, to to, że jakaś sprawa, która dotyczy właśnie kwestii finansowych, jeszcze w listopadzie nie zostanie załatwiona. Nie, bo w odwróconej śmierci nie przeprowadzisz tego projektu do końca. To znaczy, coś będzie, ale, ale jeszcze nie do końca, tak? Jeszcze nie do końca. Szanse i możliwości wobec tego na drugim biegunie, co Ci wobec tego sprzyja? Co Ci sprzyja? W pewnym sensie twój brak zdecydowania ci sprzyja. Sprzyja ci taki rodzaj. Yy, wiesz, co? Sprzyja ci coś, to przed czym ci karty ostrzegają. Sprzyja ci kłamca i manipulant. To jest często w odwróconym magu yy, sędzia, który działa nieetycznie. Adwokat diabła, tak go nazywam. Odwrócony mag to jest adwokat diabła. Ci sprzyja. To raz, a dwa yy, sprzyjają ci. Kłamstwa i manipulacje. Tylko ja powiedziałam na początku: etyka, etyka, etyka. Bardzo jest to niebezpieczny układ kart. Pokazuje mi, że będziesz miał ciągotki, czy miała do jednak nieetycznego postępowania, do posunięcia się do kłamstwa bądź oszczerstwa. Energie są wymienne byku. Może ta energia iść w drugą stronę również. Ja widzę, że dwie strony zaangażowane w tę sprawę, ty i druga strona, możecie posuwać się do kłamstw i manipulacji. Ty tu święty nie jesteś i ta druga strona też nie. Tak to się pokazuje. B nie fajnie, paskudnie, powiem od razu, paskudnie. Wobec tego proponowana zmiana kierunku, tak? Zawsze można, słuchaj, kierunek zmienić. Co ci karty proponują? Zobaczmy. Proponowana zmiana kierunku. Proponowana zmiana kierunku. Dla tych, które się zdecydują na zmianę. <laughs> Dziesiątka była, słuchaj. To jest dochodzenie do kresu wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Tu jest powiedziane, więcej już nie dam rady unieść i, i poddaję się, tak? Wiesz co karta ci tu proponuje? Poddaj się. Nie brnij za daleko. Po prostu. Um... Wiesz, jak tutaj, o jakie poddaństwo tutaj chodzi? Zaakceptuj rzeczy takie, jakimi są. One są bardzo wyczerpujące. One wyczerpują obie strony zaangażowane w konflikt, bo tu widać konflikt. Tutaj dwie strony są zaangażowane w konflikt, jakikolwiek, ale generalnie widzę konflikt finansowy. To może być w pracy, to może być w związku osobistym, jakkolwiek, powtarza, ale konflikt. I prawda jest taka, że tutaj, wiesz co? Odpuść. Odpuść. Tak, karty ci to proponują. Ja mówię, to co zrobisz, to, to to, 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 to zrobisz, nie? Ale karty tutaj mówią, odpuść. Tu jest dziesiątka buław. Nie dźwigaj tego już. Już więcej nie uniesiesz. Nie ma więcej niż dziesiątki buław. Nie ma. Nie ma. Więcej już nie uniesiesz. Nie dasz rady. Mężczyzna tutaj jest zgarbiony pod ciężarem tych, tych buław, nie? Straszny wysiłek. I teraz tak. Yy... W pewnym sensie tutaj widzisz, jest pokazana ta, taka sytuacja, że ten swój cel w zasadzie osiągnąłeś, nie? Ale ten cel, który osiągnąłeś, to jest też to, to symbol końca pewnego etapu Twojego życia, a tu jest w blokadzie powstrzymywanie zmian, nie? Obrona przed transformacją, przed gruntownymi zmianami i strach przed tymi zmianami, to jest w blokadzie. A ta karta mówi, doszedłeś do kresu, ty już w zasadzie nie masz wyjścia, słuchaj, nie masz. Po prostu, to znaczy masz wyjście, no możesz nic nie robić, dalej udawać, że nie ma problemu, nie? Ale problem jest, bo tutaj wyraźnie jest to pokazane, że to już ten ciężar jest po prostu za duży, nie? I o co chodzi, że tutaj karta mówi tak, y, zmiana kierunku jest taka, żeby dalej nie postępować w ten sposób, bo jest to zbyt duży ciężar. I jest to zbyt duży ciężar nie tylko dla ciebie. Ale dla wszystkich innych, które są w ten y, jakiś taką koszmarną historię tutaj finansową, y, inwestują swoją energię, nie? Y, poza tym tutaj chodzi o ograniczanie ramy projektu. Czegoś jest za dużo, wiesz? Tu masz skłonności przed, do zamykania się przed nowościami, nie? Tu jest za dużo, może tej rutyny tutaj przeciążenie jakąś rutyną, bo jest tu pokazany taki ciężar, ale wiesz czego? Yy, za dużo szczegółów jakiegoś projektu, za dużo, za dużo tego wszystkiego, yy, czy za dużo obowiązków, czy coś tak i, I tu chodzi o to, żeby w pracy, na przykład, przekazać nie, innym osobom swoje obowiązki, nie? Zatrudniać, jeśli jesteś pracodawcą, żebyś zatrudniał nowych pracowników, żebyś tutaj nie brał wszystkiego na siebie, o tak, żebyś może poprosił o pomoc. Chodzi o to, żeby zrobić wszystko, co konieczne, by ten ciężar zmniejszyć, by ten ciężar Byku zmniejszyć. To ci się proponuje w listopadzie. Ok, co ci w listopadzie wobec tego prowadzi? Zobaczmy yy, siłę napędową. Siła napędowa. Co cię napędza w listopadzie? Co cię prowadzi? Częściowo już wiemy, że tutaj te kwestie finansowe, ale zobaczmy. Siła napędowa w listopadzie dla byczków. Pieniądze. I rutyna. Powtórka. To jest yy, rutyna, yy, tradycyjnymi metodami zarabianie pieniędzy, nie? To cię prowadzi, to jest siła napędowa. Yy, z jednej strony sumienna praca, cierpliwość i taka pracowitość, zarabianie pieniędzy. Tutaj wykuwasz tę monetkę po monetce, ale nie jesteś mistrzem, nie? Tutaj jesteś takim wiesz, rzemieślnikiem, który codziennie wciąż i wciąż robi to samo od nowa, nie? Tu nie ma tych, no to jest ten strach przed nowościami. Tu jest strach przed nowościami, tu jest niechęć do zmian. W jakimś sensie tutaj też nie ma lidera, prawda? Tylko jest osoba też taka konserwatywna, manipulująca. I tutaj mamy energię, która wkomponowuje się idealnie w ten układ, bo ona pokazuje, że to, co się w listopadzie będzie prowadziło, to przede wszystkim zarabianie pieniędzy, nie? Czyli praca, praca i jeszcze raz praca. Praca, praca i jeszcze raz praca. Dobrze to czy toczy źle? To zależy, nie? Bo ja tu nie widzę pasji żadnej, absolutnie. Tylko takie... Jak w witka cego, nie? Młotkowadło, młotko, młotko, wadło podaj dalej i taśma. I wiesz, w kółko, w kółko to samo. To jest po prostu coś takiego... Ja nie lubię tej karty osobiście, nie lubię, wiecie dlaczego? Ona jest taka nierozwojowa zupełnie. Ona mi pokazuje zawsze taki jakiś schemat, uwikłanie w system, uwikłanie w schemat, takie posłuszeństwo, poddaństwo, taki człowiek robot trochę, nie? Że on robi to co mu każą. Robi to co mu każą, sam nie przejawia specjalnie inicjatywy, kreatywności. Broń Boże, nie mówię, że tacy jesteście, tylko to jest jakiś rodzaj problemu w listopadzie. Rozkład nie jest na całe życie, tylko na listopad. I po prostu siłą napędową w listopadzie jest właśnie to coś, nie? A to nie znaczy wcale, że Wy tacy jesteście. No absolutnie, absolutnie tak nie uważam. Znam mnóstwo byków bardzo kreatywnych, bardzo. To jest taka karta też trochę takiego perfekcjonizmu i pracoholizmu, więc no słuchajcie, zawsze hmm, perfekcjonizm w zasadzie nigdy nie jest dobry, bo perfekcjonizm polega wcale nie na tym, że coś robi idealnie, tylko na takim nieustannym jakby wiesz ćwiczeniu wciąż tego samego nie żeby osiągnąć osiągnąć po prostu nie jakiś cel związany z pasją tylko po prostu żeby 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 żeby, żeby heh, zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie jest tutaj taka Akurat w kwestii finansowej to jest właściwie tylko powodowanie jesteście chęcią zysku tutaj, nie? To jest taki, taki główny motyw. No, no, no tak, to, tak to wygląda. No, no, co powiem? No, wygląda jak wygląda. Wizji nie miałam dzisiaj, jestem totalnie poblokowana, jest mi ciężko, a z drugiej strony czuję, czuję po prostu w swoim ciele organicznie bardzo ciężką taką energię. Yy, yy, yy. Może dlatego, że ja jestem wolnym duchem, a tu jest dużo zniewalającej energii, wiesz? W listopadzie dla Ciebie. Zniewalającej, takiej ograniczającej energii. Może dlatego. Ważne przedmioty i miejsca byczki w listopadzie, tak zobaczmy. Ważne przedmioty i miejsca. No sobie zapamiętajcie, bo to może być istotne. Na przykład liczba 33 czy 333, no wszelkie tam kombinacje tych tych, tych trójek, tak? Może być ich wiele. 33 czy łącznie szóstka na przykład. To jest klucz, który, który otwiera jakąś tajemnicę, czy to jest klucz do, do otwierający dom, prawda? Yy, tak symbolicznie. Yy, tutaj po prostu będzie chodziło o o o. Tak. O otwarcie jakich, jakichś drzwi, yy, ale yy, inaczej. Ja myślę, że to, że to zupełnie o coś innego. Bo tu jest tak: klucz ma moc otwierania i zamykania, nie? Tu coś trzeba będzie zamknąć, tu coś będzie zamk trzeba zamknąć, ale to jest jeszcze w blokadzie. Tu jest kolejna dziesiątka, która zwiastuje kres, czyli zamykanie. I klucz też pokazuje zamykanie, nie? Jednocześnie coś otwiera. Czyli dobra wiadomość jest taka, że w listopadzie zamykając jakieś drzwi, jednocześnie otw otw otworzycie inną przestrzeń, do innego wymiaru. I to będzie dobre dla was. To będzie dobre dla was. Y to no niejako jest też rozwiązanie. Wiesz co? To nie jest rada tutaj, ale, jedno, ale mamy tutaj jakiś rodzaj rozwiązania. Bo, bo ja zapytałam, co będzie ważne, nie? Jaki przedmiot będzie ważny? Klucz. Dosłownie można to potraktować, tak. Klucz do domu, nie? Może się wprowadzisz, może się wyprowadzisz. Tu jest zamykanie, otwieranie, chociaż ja to widzę bardziej symbolicznie. Takie wiesz, yy, używanie klucza. Używanie klucza to jest też zaryzykowanie, żeby też kreować coś, coś swojego, coś własnego, bo tutaj w tej karcie nie kreujesz nic własnego i swojego, nie? Tu jesteś wykonawcą cudzych poleceń. A ta karta mówi, że bardzo ważne w tym miesiącu będzie właśnie ten klucz, czyli zamykanie pewnych spraw, po to, żeby się otworzyła inna przestrzeń, a to jeszcze po to jeszcze po to żeby zacząć w swoim życiu kreować, albo jeśli nie zacząć, bo może i kreujesz, yy, pozwolić sobie na taką wolność tworzenia, tak, której teraz akurat w listopadzie brakuje, bo to może ta kwestia może dotyczyć tylko jednego miesiąca, nie? chociaż ja mam wrażenie, że się ciągnie od dłuższego czasu w odwróconym papieżu. Ale jeśli nie, to jest po prostu tylko powiedziane: kreuj swój własny świat swój własny świat w sposób twórczy, sposób twórczy. Zobaczmy wobec tego rezultat. Nie, jeszcze runę szczęścia Wam położę, bo czytanie jest takie se yy, ciężkie. Zobaczmy. Listopad w ogóle dla większości znaków jest ciężki. Nie przejmujcie się, dobra? Nie przejmujcie się. Dla większości znaków w listopadzie są w ogóle ciężkie energie. To jest liczba 11. Yy, liczba mistrzostwa, bardzo wymagająca. Yy, wibracje rosną i, i stąd te tarcia różne, nie? Bardzo trudne są energie w listopadzie dla wszystkich, więc potraktujcie to po prostu jako radę, przestrogę. I tyle. Runa szczęścia dla byczków. Runa szczęścia. No. Tu są cztery żywioły w jednym. To są wszystkie cztery żywioły w jednym. Tutaj to jest taka dobra energia, bo tutaj mamy kumulację po prostu i powietrza, i wody, yy, i ognia. Chociaż generalnie przeważa tu żywioł powietrza. Żywioł powietrza dominuje. Tu jest taki małpolut, jakby, nie? Pokazany. Runa yy, dur, durisas, czy turisas praolbrzym, inaczej. Praolbrzym, proszę. Tak ta runa wygląda, możecie sobie. Przerysować albo wydrukować z internetu jako runę szczęścia, żeby wam ta wibracja ułatwiała pewne sprawy i chroniła was. To jest runa ochronna dla was. W tym miesiącu co was będzie chroniło? Ten powietrzny praolbrzym, tutaj macie, macie jako talizman szczęścia, tak? Ta runa zapewnia wam odwagę właśnie po to, żeby jednak te pewne drzwi pozamykać, inne pootwierać, być bardziej kreatywnym. I to nie tylko w listopadzie, w ogóle ja myślę, że w w kontekście najbliższych, najbliższe trzy miesiące, dobrze by tą, 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 tą runą się doenergetyzować. Po co? Żeby mieć więcej odwagi, siły, tutaj macie ochronę. I tu jest zwycięstwo bez konfrontacji. Tu widać, że jest konfrontacja w tych trzech kartach: w tej, w tej i w tej, nie? Kłótnie, agresja, upór, zawziętość. Ta runa zapewnia wam taką motywację do walki o swoje marzenia. Właśnie o te swoje marzenia i cele przyciąga też miłość. I pokazane jest to zwycięstwo bez konfrontacji. I to jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Właśnie to zwycięstwo bez konfrontacji, bez niepotrzebnych kłótni, bez, yy, bez takiej kontroli, nie, sprawowania nad kimś władzy. Yy. Bądźcie bardziej życzliwi też w tym miesiącu. Bądźcie. Bo niestety, dlaczego ta runa się tu pokazała, ja Wam powiem. Dla, to jest dla mnie jasne. Dlatego, że w tych trzech pierwszych kartach, wy i otoczenie, pokazuje się nadużywanie władzy i wywoływanie konfliktów, nie? Mania wielkości jakaś też. I brak współczucia dla drugiego człowieka. Dlatego ona się tu pokazała. I teraz to, o czym mówię, to może dotyczyć zarówno Was, jak i otoczenia, a mam wrażenie, że jednych i drugich, niestety, niestety. Afirmacja dla Tiruny jest taka. Zapamiętajcie, napiszcie sobie. Moja wewnętrzna siła umożliwia mi walkę o to, co mi się należy. Ale widzisz, Twoja wewnętrzna siła, wewnętrzna, nie to, co tutaj jest pokazane. Bo tutaj nie ma siły wewnętrznej. Tu jest chodzenie na skróty, nie? Siłowe rozwiązania. Wiesz o co chodzi. Okej, okay. dobrze, no to zobaczmy jeszcze dla Was. Zanim mówiłam, idealnie to wszystko tutaj pasuje. Ta runa naprawdę jest tutaj odpowiedzią, zwłaszcza tutaj, tak, na cały ten układ. Idealnie. Idealnie podsumowała sytuację. Byczki kochane, zobaczmy wobec tego radę, yy, jaką macie od kart, w formie przekazu duchowego, tak, w formie przekazu duchowego. Nie należy nigdy tej sfery zaniedbywać. Ona naprawdę, tak, ona jest najważniejsza. Pewnie wszyscy wiedzą, a nie wszyscy robią, nie? O to chodzi. Rada w formie przekazu duchowego. Dla byków poproszę na listopad 2019. Zobaczmy. Rada, przekaz duchowy, oddanie, widzisz? To jest wciąż, wciąż to samo. Tutaj jest współczucie, tu jest empatia, tutaj nikt z nikim nie walczy. Ten gra, a ta tańczy, nie? Tu można powiedzieć, jak ci zagrają, tak tańczysz. To akurat było tutaj w tej karcie takiej niefajnej, tej rutyny. Natomiast tutaj jest inna sytuacja. Tu jest współpraca pokazana w ogóle, nie? Tu jest taka energia. Czy możesz, Byku, odpowiedzieć teraz sobie na to pytanie, czy ja jestem komuś oddany i na ile oddany? I czy to jest szczere oddanie, nie? I w drugą stronę, vice versa. Twój partner życiowy bądź koledzy w pracy, nie? Czy są równie oddani Tobie, tak jak Ty im? Czy pracujecie razem na ten wspólne osiąganie celu? To jest taki rodzaj, właśnie konfrontacji. Tu by trzeba rzeczywiście może i z tym tematem się skonfrontować, bo skoro karta tutaj taką energię pokazała, to nie bez powodu, nic się nie dzieje bez powodu. Oddanie to jest taniec w świątyni, tutaj pokazany, tak? Yy... Tu jest y, oddanie jest najwyższą formą miłości, mówi ta karta, nie? Oddanie jest najwyższą formą miłości. Czyli y, tutaj chodzi o to, że y, jeżeli rzeczywiście kogoś być może kiedyś tu w tych kartach kochałeś, to teraz nie zachowuj się tak jak tutaj ten człowiek z tym uporem i zawziętością, y, bo Tutaj dochodzi widać wyraźnie do takiej, w kontekście właśnie tej karty oddania, do takiego zatracenia yy, granic między miłością a nienawiścią, wiesz? Prawdziwą miłością jest oddanie. To jest też taki rodzaj współczucia, empatii, wczucie się w, w sytuację tej, tej drugiej osoby, tak? Yy, oddanie jest śmiercią osobowości, jest powiedziane. Oddanie jest śmiercią osobowości, a co to znaczy? Tu strasznie duże, wysokie ego i tutaj tak samo ego szaleje po prostu. Ta runa właśnie ma uziemiać to ego. Tu jest dużo o, takich właśnie bardzo egoistycznych energii. O co chodzi tutaj w oddaniu? Oddanie to jest właśnie nie tylko ta najwyższa forma miłości, ale to jest śmierć osobowości. To, co jest w tobie śmiertelne, zaniknie z własnej woli. Pozostaje tylko to, co jest nieśmiertelne, wieczne, bez śmierci? To, co bez śmierci nie może być czymś oddzielonym od egzystencji, która nie zna śmierci, która zawsze trwa, nie zna początku ani końca. Brzmi może enigmatycznie, yy, chodzi tutaj po prostu o to, że w tej śmierci osobowości yy, dostrzegasz innego człowieka, tak? Dopóki jesteś dla siebie tutaj swoim takim. Yy, najwyższym guru i nie przyjmujesz y, punktu widzenia innych osób nie bierzesz ich w ogóle pod uwagę tak? to nie możesz być w pełni oddany drugiemu człowiekowi i przyciągnąć też prawdziwej miłości, nie? to będziesz przyciągał, ale nie miłość y, prawdziwą i nie oddanie tylko co? będziesz wtedy przyciągał y, to ego osobowościowe Ego, nie? Będziesz przyciągał y, jakiś system. System, wiesz? System tu jest też w tej karcie pokazany system społeczny, system prawny, system rodzinny ale wiesz, jaki system? Gdzie się tylko macha młotkiem. Tu nie ma miejsca na kreację, ani nawet wiesz na co? Tu nie ma y, 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 takiej refleksji głębszej, nie? Głębszej refleksji. Tylko taki mechanizm, mechaniczne takie działania. I to nigdy oczywiście nie jest dobre. To nie jest dobre. I właściwie tyle, moi drodzy. Tu jest też tak, w tej karcie oddania powiedziane tak, że nie należy się kłócić o to, kto ma rację. Nie należy się kłócić o to, kto ma rację, tak? Dlatego, że. Mm, tu raczej należałoby rozpatrzeć dwa punkty widzenia. O tym drugim punkcie widzenia pomyśleć w taki sposób, jakby to był mój własny, czyli spróbować zrozumieć i doprowadzić do takiej sytuacji. Tu jest oddanie, czyli też taka ugoda tak, czyli doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie żadna ze stron nie jest poszkodowana właśnie w imię miłości, bo to jest prawdziwa miłość. To jest szukanie równowagi i balansu też w stosunkach z, z, z drugim człowiekiem. No, piękne przesłanie. Z tym przesłaniem Was zostawiam wobec tego na listopad. Bardzo dużo tutaj do przemyślenia, byki mają. Bardzo dużo. Życzę Wam dużo, dużo, dużo miłych chwil. Serdeczności posyłam. Pa!